Witam Was serdecznie w drugim odcinku serii Keyboardway Service. Dzisiaj na blat wleciał do mnie instrument troszkę inny niż zawsze, bo znacie oczywiście mnie z keyboardów. Dzisiaj mamy pianino cyfrowe Casio Privia model PX130. Instrument ten miał premierę w 2009 roku, więc popatrzcie sami, ile on ma lat. Oczywiście pewnie był kupiony rok, dwa, trzy albo cztery lata po premierze. Natomiast krótko o tym modelu. Od samego początku służył on dla nauczyciela, który uczy grać na pianinie, uczy w szkole, tam wykorzystuje pianino, w domu wykorzystywał to pianino cyfrowe. Często jego uczniowie też grali na tym pianinie cyfrowym, więc można powiedzieć tak, jak w przypadku, przypuśćmy, aut ciężarowych. Zmieniał się kierowca, a ciężarówka jeździła cały czas. I tak dokładnie jest w tym egzemplarzu. Instrument jest już wiekowy, dość zniszczony, niestety bardzo zaniedbany, ale o tym Wam za chwileczkę to Wam pokażę. No bo wiadomo, jak użytkowników dziesiątki, to nie ma zwykle kto tego posprzątać i o to zadbać. A szkoda. Natomiast no, główną usterką jest to nie czyszczenie tego instrumentu, bo to każdy może sobie zrobić. Natomiast w tym instrumencie zapadł się klawisz E. I teraz po takiej wstępnej analizie, oczywiście ja jestem też chłopak z XXI wieku, więc powertowałem fora, powertowałem w internecie, pooglądałem filmy na YouTube. Okazuje się, że serię instrumentów Casio Privia trapi tam kilka takich charakterystycznych dla tego modelu usterek. Pierwsza usterka to usterka zasilacza, natomiast tutaj wszystko działa, wszystko gra. Klawisz E gra również, instrument się włącza, wszystko jest w porządku. Natomiast druga taka popularna usterka to właśnie mechanizm klawiatury. I tego problemu będzie dotyczył ten odcinek. Po wstępnej analizie prawdopodobnie, jeśli diagnoza się potwierdzi, pękł odważnik na końcu tej symulacji systemu moteczkowego, bo jak wiecie, w keyboardach, na których gramy czy gracie, klawiatura jest zwykła, oparta o sprężyny. Znowu 90% keyboardów, są to niedoważane klawisze, to jest tylko mechanizm sprężynowy, natomiast tutaj mamy klawiaturę z takim grawitacyjnym systemem do ważenia i na końcu takiego ala, no nie jest to młotek, ale ala takiego odważnika jest obciążnik. Ten obciążnik jest wykonany z gumy, z takiej silikonowej gumy, no i wiadomo, lata mijają, guma twardnieje, mocno się gra i przy którymś uderzeniu w końcu taki odważnik pęka, spada z tego młoteczka, z tego odważnika młoteczkowego, niech to będzie, i po prostu klawisz opada, bo tam ten mechanizm go nie napiera i nie podnosi. Za chwileczkę Wam pokażę budowę w środku tego instrumentu. Przyznam się szczerze, że sam go jeszcze nie rozbierałem. Privię mam po raz pierwszy. Poza tym, że szyjemy pokrowce na takie instrumenty przeciwkurzowe, które Wam rekomenduję, bo tu jest bardzo, bardzo dużo takich szparek, gdzie wchodzi kurz mega dużo. Nawet tu jest cała metalowa pokrywa głośnika zarośnięta, więc to będziemy na koniec czyścić, jak będziemy ten instrument oddawać. Wypucujemy, wyczyścimy naszą ściereczką i płynem. No cóż, zarekomendujemy nasz pokrowiec, a natomiast pokażę Wam, jak to wszystko wygląda w środku. Jeśli diagnoza się potwierdzi, to znaczy, że uszkodzony jest ten odważnik. Patrząc na pozostałe klawisze, z niektórymi może stać się to samo niedługo. Przewertowałem dostępność części do tego instrumentu i powiem Wam szczerze, że dostępność części jest żadna. Casio Polska nie odpisało nawet na maila, czy można gdzieś załatwić część. W Polsce żadnego sklepu z częściami do Casio Privi nie ma. Do Yamaszki kupicie wszystko, natomiast do Casio nie kupicie praktycznie nic, więc jest opcja numer jeden, import takiej części z zagranicy. Najszybciej to znalazłem ze Stanów, $25 wysyłka, $3 część. Ale jest jeszcze druga metoda. Metoda druku 3D. Metoda druku 3D z gumy. W tym odcinku pokażę Wam, jak zrobić taką klawiaturę. Podpowiem Wam, pokażę Wam słabe jej strony. Troszkę sobie na koniec poczyścimy, poreperujemy i porozkręcamy. Więc ja zabieram się do pracy, a Was zapraszam serdecznie. Trzymajcie kciuki, bo tak naprawdę nie wiem, czy ta naprawa się uda, ale mocno na to liczę. Działajmy!
To jak przerażał was tamten widok, to spójrzcie, ile po latach gromadzi się nieczystości pod klawiaturą. Masakra. Patrzcie na to, co tu się działo. Dopiero się zaczyna. Stop klatka. Cała klawiatura. Caluteńka. Słuchajcie, żeby wyciągnąć klawiaturę i ją podnieść, trzeba było odkręcić całą klawiaturę od spodu, bo niestety nie dało się wyciągnąć klawisza bez wyciągnięcia klawiatury, bo ta osłona nam przeszkadzała. Więc z tyłu na odwrocie, tak na wysokości klawiatury, trzy rzędy śrubek znowu. Trzy rzędy śrubek, słuchajcie. I jeszcze dwa plastikowe boczki, też po trzy śrubki, z jednej i z drugiej strony, więc spójrzcie, ile tu jest śrubek już. To jest wszystko od klawiatury po lewej stronie, a tu jest cała obudowa w śrubkach. Masakracja. No to co, zabieramy się dalej do roboty, wyciągamy klawisz i zaraz zobaczymy, jak wygląda mechanizm i co tam w końcu się stało, ale znowu muszę to najpierw poodkurzać. Dobra, słuchajcie, mamy diagnozę. Jest lepiej niż myślałem, ale jest dokładnie to co myślałem. To znaczy, tutaj w klawiszu musiałem sobie wyciągnąć drugi obok, żeby zobaczyć, jak to jest zbudowane. Tutaj na tym elemencie, to jest młoteczek, jest taki gumowy odbój klawisza. I tutaj po prostu go nie ma. On spadł i w ogóle leży tam pod spodem. Nie wiem, czy to będzie widać. O, należy pod... Spójrzcie w ogóle, jak tu syftu, co by trzeba było całą klawiaturę rozebrać na części pierwsze. O, widzicie? Tam pod spodem leży sobie... Leży resztka tego elementu i ja zaraz to postaram się wydobyć. I zobaczymy, czy da się coś z tego urzeźbić. Generalnie mamy dwa klawisze wyjęte. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jak wygląda mechanizm klawiatury w takim instrumencie. Spójrzcie od razu, jak jest zarośnięty. To by trzeba było wszystko tak naprawdę na części pierwsze porozbierać i poustawiać, wyczyścić, powkładać od zera. Tutaj są obciążniki do klawiszy na końcu, do tych wirtualnych młoteczków. Tam od spodu jest gumka, która się naciska, kontaktowa, dociska płytki. I z drugiej strony płytki jest też taka gumka. Tutaj wielostykowa klawiatura jest, dlatego te klawiatury fortepianowe dają nam lepszą symulację gry i odczucie tej klawiatury, przede wszystkim dynamikę. Tutaj jest taki mięciutki filc, o który te młoteczki jak pracują, to klawiatura się tu opiera i ten filc jest też w niektórych miejscach wyklepany, stąd ta klawiatura może głośniej działać. Ja postaram się go troszeczkę tutaj napuszyć, wzbudzić, wyodkurzam go, żeby był bardziej miękki. Spójrzcie, w ogóle tu coś było wylane, instrument gdzieś nurkował i tu się wylała jakaś woda cudowna, no ale jeden młotek chyba trochę nawet, są metalowe te elementy, jeden sobie trochę przykorodował, spójrzcie, to jest korozja w tym elemencie, z tym już nic nie zrobimy niestety. Dotknął po prostu tej wody, która była, bo ona jest na tej samej wysokości, widzicie? To jest śrubka zardzewiała była i po prostu gdzieś to zostało zamoczone. Tu jest w ogóle smar do klawiatury z opiłkami wszystkiego, jakiś, nie wiem co to jest, czarne... Jak wygląda jak ziemia w ogóle jakaś, ale to nie jest ziemia. W każdym razie to jest... No to są chyba jakieś elementy, nie wiem, plastikowe czy coś. Nie mam pojęcia, jakiś totalny brud, syf i w ogóle. Trzeba to wyodkurzać ile się da.
No i cóż, diagnoza. No słuchajcie, jest to co dokładnie myślałem. Wstępnie myślałem, że ten odważnik poszedł, ale okazało się, że poszedł ten, który zawsze pada, bo tamte są prawie niezniszczalne. Tu jest taki gumowy odważniczek White od W, jak od White białych klawiszy. I ten odważniczek gumowy niestety, o niego się opiera klawisz. Kiedy wciskamy klawiaturę, uderzamy w odważnik, odważnik uderza w młotek. I tak to działa. Trzeba niestety to wymienić, bo bez tego klawiatura działać nie będzie. Klawisz nie będzie tak odpowiednio wysoko. Co śmieszne, to leżało w ogóle pod stycznikami, pod tym młotkiem. Trzeba poszukać jeszcze pozostałych elementów, bo gdzieś się walały po instrumencie. Ja zabieram się do działania. Spójrzcie, tak wygląda cała gumka ściągnięta z dobrego klawisza. W jak White, taki element gumowy zakłada się na młotek pod klawisz. Jest odbojnik klawisza, żeby naciskał to na młotek. Witam serdecznie dnia drugiego, po kilkudniowej przerwie, co prawda, ale drugiego dnia naprawy tego instrumentu. Pierwszy dzień musiałem zakończyć przerwą z racji takiej, że znalazłem usterkę. Okazał się to gumowy odbojnik klawisza, który jest pomiędzy klawiszem a młotkiem, tak jak to widzieliście wcześniej. Niestety, Casio Polska nie sprzedaje części, samo Casio Polska nawet nie raczyło odpisać na maila. Słabo. Więc ja zabieram się do roboty. Słuchajcie, udało się, dzięki temu, że interesowałem się mocno technologią druku 3D swego czasu i chciałem mieć swoją drukarkę, to udało się dzięki technologii 3D, druku 3D, wyprodukować takie elementy, jakie są aktualnie mi potrzebne do naprawy tego instrumentu, więc zapraszam Was serdecznie, spójrzcie sobie na te cacuszka. Jakby ktoś potrzebował takie elementy, to piszcie do mnie maila, będzie opcja nabyć takie podzespoły do tej klawiatury. A jeśli macie podobne problemy, to również piszcie maila. Będziemy mogli takie rzeczy już naprawiać w serwisie Akademii Keyboardu. Więc spójrzcie sobie, jak to wygląda. Tu są takie cacuszka. Ja postaram się to wziąć może na rękę. Ale poharatana ręka, no. Niech się to wyostrzy ładnie. Spójrzcie sobie, ten z napisem White to jest oryginał, a tutaj mamy z druku 3D takie eleganckie, mięciutkie, również z gumy, to jest wykonane z materiału, który nazywa się TPU, czyli bodajże termoplastik, poliuretan, dość miękka guma, dość dokładnie wydrukowana, znalazłem bardzo fajną firmę, która ten druk ogarnia i mamy takie na klawisze W, czyli białe, i również mamy taką parę na klawisze czarne, chociaż usterki czarnych nie było. Ja wolałem się zabezpieczyć na przyszłość i wyprodukowaliśmy kilka sztuk na elementy na klawisze czarne. Też gumowe, też mięciutkie. Mam nadzieję, że będzie pasować, bo wiecie, z technologią druku 3D jest różnie, ale myślę, że będzie fajnie.
Więc ja zabieram się do dalszych prac, was zapraszam do oglądania odcinka i działamy z tematem. Zobaczymy, czy Casio nam ożyje. Trzy zdrowaśki.
Jak widzicie, z tym modelem Casio Privia PX130 jest już wszystko w porządeczku. Najważniejsze, instrument gra, klawisze naprawione, odbojnik, młoteczka naprawiony, wymieniony na nowy dzięki technologii druku 3D. Udało się dodatkowo instrument odświeżyć od dobrych kilka lat z wyglądu, wyczyścić klawisze, wyczyścić wszelkie maskownice od głośników, wyczyścić tylny materiał, szparkę na pulpit, wszelkie tutaj wgłębienia w obudowie, potencjometr wyciągnięty, wszystkie guziki, diody wyczyszczone, klawiatura na ile się dało wyodkurzana i mechanizm i spod spodu i z góry i wyczyszczone, więc naprawdę z wyglądu odświeżony instrument o dobrych kilka lat. W końcu wygląda tak, jak powinien wyglądać zadbany instrument. Jeśli mielibyście jakikolwiek podobny problem z opadającą klawiaturą, z opadającymi, stukającymi klawiszami w tych egzemplarzach, w sumie w całej praktycznie serii Casio Privia, to piszcie w komentarzach, a najlepiej to piszcie prosto maila. Adres macie w filmie, w opisie pod spodem. Bo powiem Wam szczerze, że w Polsce za bardzo pomocy nie znajdziecie w tym temacie, a tym bardziej nie znajdziecie części do tych instrumentów, więc zapraszam serdecznie, piszcie w mailu. Jestem bardzo padnięty, słuchajcie, dwie nocki tak naprawdę z tym instrumentem spędziłem, dodatkowo mnóstwo czasu na obróbkę materiału, na transmisję, praca na etacie, wyglądam jak wyglądam, ale nagrywam to zakończenie teraz, żeby w końcu złożyć ten materiał i żebyście mogli kompendium z tej naprawy oglądać. Mam nadzieję, że ten film Wam się przydał, jeśli mieliście podobny problem, to piszcie, jeśli film Wam pomógł cokolwiek, to również piszcie, dzielcie się o tym w komentarzu pod filmem. A tymczasem dzięki Wam serdeczne, zapraszam Was do subskrypcji kanału, do lajkowania, jeśli Wam się podobało lub też nie, to klikajcie łapę w dół, ale myślę, że zasłużyłem. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie Stróżycki Jerzy, Akademia Keyboardu, a raczej Serwis Akademii Keyboardu Keyboardway. Cześć!